jesteśmy na żywo, jest taka sprawa, że będzie nowy patent. Patent będzie taki, że po prostu codziennie będą nowe typy, według mnie. Będę wam mówił, co prawdopodobnie wejdzie w STS-ach. Komu się będzie podobał taka seria, że będzie to streamowane, nagrywane, niech zostawi łapkę w górę i subskrypcję. Oczywiście każdy stream będzie zostawał, tak? Także nie ma żadnego. Słychać coś? Raz, raz. O kurde. Raz, raz, raz. Dobra, słuchajcie. Jest taka sprawa, że... A teraz... Raz, raz. 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 A teraz, teraz. Jakieś echo. Ostatnie podejście. Bo nie wiem. Nie wiem, czy teraz mnie będzie słychać, czy mnie nie słychać. Raz. Powinno być dobrze. Na YouTube'a wejdę i zobaczę. Raz, raz.
Raz. Raz, dwa, raz, dwa. Raz. Raz, dwa, raz. Dobra, teraz mnie słychać zajebiście. Słuchajcie, właśnie nowy patent polega na tym, że będą codziennie typy z bukmacherki. Oczywiście te streamy, te nagrania będą zostawały. Kto będzie chciał, będzie mógł sobie obejrzeć. Jeżeli Wam się podoba taki nowy patent, niech zostawi łapkę w górę, subskrypcję. I teraz tak, co mamy na jutro? Jutro jest piąteczek, piątunio. No cóż, Rosja, trzecia liga, to nas nie obchodzi. Pierwsza liga Chin, też raczej nie. Trzecia liga Centrum Rosja, też raczej nie. Bo najczęściej tego nie obstawiam. Więc co my tu jeszcze mamy? Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Eliminacje Mistrzostw Świata Afryka, też bym tego raczej nie obstawiał. Trzecia Liga Zachód Rosja, też nie. Patrzymy dalej. No tu jest ciekawy mecz. Eliminacje do Mistrzostw Europy, tylko że to 21-latkowie. Ale z tego co kojarzę, Polakom dobrze idzie, tak żebym, jako że jestem patriotą, stawiał na Polskę złotą. Kurs 1,62. No słuchajcie, zrobię taki mały rekonesans i po prostu obstawię kupon, którego nie będę wysyłał, tak? Tylko wam pokażę, co ja bym obstawił. I z tego to już bym tylko to wziął. Co tu dalej? Puchar Ligi, pierwsza liga kobiet. To kobiet to też nie biorę pod uwagę. Mecze towarzyskie. No, można by było na tego szalkę postawić. Kurs 1,40. Frankfurt, ale 1,10 kurs. Pamiętajcie, że kursy 1,10 to są nieopłacalne, bo mogą wam tylko zniszczyć kupon. Co my tu dalej mamy? Oczywiście potem na drugi dzień będziemy sprawdzali, czy wchodzi, czy nie wchodzi. Eliminacje Mistrzostw Europy. No i tu się zaczyna, kochani. Jutro ciekawe mecze. Estonia, Białoruś. No tu nie wiem, nie wiem. Cypr, Kazachstan. Niemcy, Holandia. No myślę, że Niemcy, ale to tego bym nie obstawiał. Walia, Azerbejdżan. No oczywiście, że Walia. Słowacja, Chorwacja. No nie wiem, nie wiem. Słowenia, Polska. No słuchajcie, chyba nie trzeba nikomu odpowiadać, co bym obstawiał. Austria, Łotwa. San Marino, Belgia. Szkocja, Rosja. No obstawiałbym na Rosję, ale... Ale sam nie wiem. Ale myślę, że faworytem powinna być jednak Rosja. No to damy Rosję. Pierwsza liga to nie Francja. Co my tu jeszcze mamy? Co my tutaj takiego ciekawego mamy? Pierwsza liga kobiet, czwarte ligi, pierwsze ligi, Puchar Irlandii, mecze towarzyskie. Ciekawy meczyk. Maroko, jakaś Burkina Faso. To myślę, że Maroko jest faworytem tego meczu. Co my dalej mamy? Liga kobiet to mnie nie interesuje. Brazylia mnie nie interesuje. Mecze towarzyskie, rozgrywki międzynarodowe. USA z Meksykiem. No nie wiem. Brazylia z Kolumbią. No Brazylia pewnie wygra, chociaż Kolumbia ostatnimi czasy nieźle gra. Peru, kobiety, dobra. Z piłki nożnej to by było na tyle. Tenis, to powiem wam szczerze, że ostatnio nie patrzę, nie obserwuję tenisu. Hokej na lodzie. Hokej na lodzie, słuchajcie. Tutaj Rosja to bym w ogóle zostawił. Chyba, że CSKA Moskwa by grała. No i mamy. CSKA Moskwa, Nizhny Kamsk. To bym obstawił CSKA Moskwa. Co tu jeszcze można by było z tej Rosji obstawić? Liga Mistrzów. I Dania. Z hokeju to wszystko. Siatkówka. To Chiny, to nie koszykówka, mistrz świata.
O, proszę bardzo, ale Polska z Rosją. Tu akurat Polski bym nie obstawiał. Dobra, i co my tu jeszcze mamy? Piłka ręczna. Piłka ręczna, Węgry. Budapeszt. Gra z jakimś Iwakiem, więc myślę, że powinni wygrać. Dania. Bym odpuścił. Szwecja, Austria, Hiszpania. To bym odpuścił. Puchar Francji. Można by było na ten Dion postawić. I to by było, kochani, chyba na tyle. Bo Babingtona to bym nie obstawiał, baseballa też nie. Boks, dajmy sobie spokój, darts i sport, Formuła 1, futbol amerykański to też nie, kabaddi, kolarstwo, krykiet, rugby, sporty walki, to też bym raczej nie obstawiał, szachy i tenisu też nie. Słuchajcie, no to na jutro to bym obstawił. No tak, 10 mecz, więc tak, to by było Łotwa Polska. Oczywiście bym obstawił Polskę, Schalke, Walię, ponownie Polskę, tylko że U20, Rosję ze Szkocją, Maroko, CSKA Moskwa w hokeja, Budapeszt w piłkę ręczną i Dijon w piłkę ręczną. I to by nam dawało, zobaczcie, za 5, bo całkowity kurs jest 55. Za piątaka moglibyśmy mieć 243 zł. Myślę, że taki kupon na jutro byłby bardzo dobrym kuponem. Wygląda to tak. Mamy jeden mecz z eliminacji do Mistrzostw Europy U21. Mamy mecz towarzyski. Mamy eliminację do Mistrzostw Europy. Trzy mecze. Jeden mecz towarzyski. Hokej na lodzie rosyjski. I dwa mecze piłki ręcznej. Jeden Węgry, a drugi Puchar Ligi Francji. Także, jeżeli podoba Wam się taka seria, chcecie więcej, to przekonajcie mnie łapkami w górę, subskrypcją. A na pewno będę więcej robił takich nagrań, więcej transmisji. Jutro się widzimy, pokażę Wam, co obstawiłem. Wy będziecie mogli się pochwalić, albo w komentarzach piszcie, co Wy byście obstawili. I cóż, piszcie też, jakie obstawiacie wyniki Polski na jutro. Ja obstawiam, że będzie 3-1. Do zobaczenia, do jutra, elo.